Witam, Bogdan Wesztyl w podcaście Opowiedz im o Auschwitz na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Dzisiaj odcinek 14, pierwsza ucieczka, opowieść o Tadeuszu Wiejowskim, numer obozowy 220. Pamiętacie zapewne, że 14 czerwca 1940 roku deportowano do obozu Auschwitz pierwszy transport polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie. Jest kilka tygodni później, 3 tygodnie, trochę ponad 3. Lato już w pełni, lipiec, sobota, 6 lipca 1940 roku. Mija więźniom jak wszystkie inne dni. Wieczorny apel o 18 również ma przebiec jak pozostałe. Ludzie są zmęczeni, pragną odpocząć po wyczerpującej pracy. Nic nie zapowiada dramatu. Blokfirerzy liczą szeregi i składają meldunki raport firerowi Gerardowi Paliczowi. Ten jednak nie zarządza jak zwykle raportu ogólnego, ale rozkazuje blokowym policzyć osadzonych na nowo. Gdy blokowi ponownie meldują mu o liczbie stojących na placu więźniów, Paliczowi puszczają nerwy i obrzuca ich stekiem przekleństw. Jednocześnie przy bramie nastaje nerwowe poruszenie. Szczupły podoficer zsiada z roweru i tłumaczy coś gorliwie przed Hessem, komendantem obozu. Komendant również jest zdenerwowany. Beszta podkomendnego wchodzi na plac apelowy i poleca wezwać tłumacza. Ten drżącym głosem przekazuje więźniom, że mają wystąpić wszyscy, którzy znają Tadeusza Wiejowskiego, numer 220. Zalega grobowa cisza. Żadnego ruchu. Hess robi krok w stronę osadzonych, świdrując ich wzrokiem. Przed sobą ma tłum szarych, wychudzonych postaci, o twarzach bez energii, nie wyrażających chęci porozumienia. Ich opór go irytuje. Mocnym głosem przekazuje kolejny komunikat. Jeśli są tacy, którzy znają Wiejowskiego, a nie wystąpią, po śledztwie i konfrontacji zostaną rozstrzelani. Groźby działają. Występuje 4 więźniów, a blokowi natychmiast wloką ich przed oblicze komendanta. Palicz wymierza każdemu cios w twarz i w brzuch dla zmiękczenia przed przesłuchaniem, ale Hess nie zamierza rozmawiać z nimi osobiście. Odsyła ich na blok, gdzie ma ich wybadać kierownik obozu Karl Fritsch. Na pozostałych więźniów pada blady strach, zwłaszcza że blokowi i SS-mani wyciągają z szeregów kolejne osoby i biją je jednocześnie, wypytując o Wiejowskiego. Kim jest Wiejowski? To 26-letni szewc z Podkarpacia. Trafia do Auschwitz z pierwszym transportem tarnowskim i każdego dnia na własnej skórze uczy się zasad obozu. Po opuszczeniu kwarantanny zostaje jako więzień przydzielony do pomocy grupie cywilnych elektryków z Oświęcimia i okolic, zatrudnionych w jednej z niemieckich firm budowlanych, pracujących przy rozbudowie obozu Auschwitz. Wiejowski początkowo zachowuje się ostrożnie i traktuje tych robotników z dystansem, ale zmienia nastawienie, kiedy podczas przerwy w pracy dzielą się z nim kanapką. Rozmawiają, aby poznać się lepiej. Podają mu swoje imiona. Bolek, Emil, Staszek, 2 Józków. Oświęcimianie uważnie obserwują, co dzieje się w obozie. 4 z nich, przypominam, że to jest lato 1940 roku, 4 z nich to konspiratorzy, członkowie Podziemnego Związku Walki Zbrojnej. Widzą, jak kapo biją przepracowanych i wygłodzonych więźniów. Ze zdumieniem obserwują tę rzeczywistość, brutalną rzeczywistość obozową. Szczera rozmowa z Wiejowskim uświadamia im, że osadzonym nieustannie towarzyszy lęk. Liczne sińce, spojrzenie zaszczutego zwierzęcia oraz krótkie opowieści o tym, jak jest w obozie, podsuwają tym robotnikom pewien pomysł. Tego dnia po pracy zaczną o nim rozprawiać. Nazajutrz jeden z Józków staje na czatach, a Bolek bierze Wiejowskiego na stronę. W krótkiej rozmowie pada propozycja pomocy w ucieczce. Wiejowski ma wątpliwości. Trudno mu uwierzyć, że to się może udać. Jednak plan, że wyjdzie z obozu przebrany za cywilnego robotnika, ostatecznie go przekonuje. Najlepszym dniem na ucieczkę będzie sobota. Bolek wniesie do obozu dodatkowy uniform elektryka, w który Wiejowski się przebierze i po skończonej pracy razem opuszczą obóz. Potem już sam będzie musiał przedostać się na wschód w rodzinne strony.
W sobotę rano Wiejowski stawia się na porannym apelu po nieprzespanej nocy. Trudno mu zebrać myśli, patrzy z narastającym lękiem na bijących blokowych, na pewnych siebie esesmanów i zastanawia się, czy nie lepiej się wycofać. Czy tych oprawców można oszukać w tak prosty sposób? Gdy wychodzi do pracy, jest zdecydowany powiedzieć Bolkowi, że odpuszcza. Ale pewność i determinacja elektryków robią na nim wrażenie. Wiejowski odsuwa od siebie więc wątpliwości, zdaje się na ich plan. Gdy robotnicy kończą pracę, Wiejowski w ich kantorku wkłada pospiesznie kombinezon elektryka oraz czapkę, która kryje jego ogoloną, posiniaczoną głowę. Ogromnie się boi, kiedy idzie na końcu grupy elektryków w stronę bocznej bramy. Mija strażników, patrząc otępiałym wzrokiem na swoje buty. Nic nie zwiastuje wpadki, nikt nie krzyczy halt, nikt też nie repetuje broni do strzału. Niemcy gaworzą o zbliżającej się niedzieli. Cieszy ich perspektywa wolnego dnia. Elektrycy i Tadeusz oddalają się od obozowego płotu i kierują w stronę miasta. Wiejowski jakby dostaje skrzydeł. Udało się. W leśnym zagajniku na skraju Oświęcimia robotnicy klepią go po ramieniu, dają mu trochę pieniędzy i jedzenia, dzieląc się także swoją biedą. Bolek chwyta Wiejowskiego za ramiona, lekko potrząsa, próbuje uspokoić. Teraz musisz być uważny, musisz sobie dalej radzić sam. Tą ścieżką, pokazuje mu drogę, dojdziesz do bocznicy kolejowej, wsiądź do jakiegoś pociągu, najlepiej towarowego, który jedzie na południe. Tadeusza powoli opuszcza strach, jest podekscytowany. Uwierzył w swoje szczęście i chce to wykorzystać. Elektrycy jeszcze przez chwilę odprowadzają go wzrokiem, a potem żegnają i wracają do domów. Czy myślą o tym, że Niemcy mogą odkryć ich pomoc w ucieczce? Raczej nie. Wiejowski prawdopodobnie wskakuje do jakiegoś wyjeżdżającego z miasta towarowego składu, albo idzie na dworzec, kupuje bilet i po prostu odjeżdża pociągiem osobowym. W każdym razie znika z Oświęcimia. Wracamy na plac apelowy. Komendant Hess spodziewał się, że ktoś może próbować uciec z obozu, ale zupełnie nie zakładał, że może nastąpić to tak szybko. Zrobił przecież wszystko, by w jego systemie nie było to możliwe, ale Auschwitz nie działa jeszcze jak normalny obóz. Jest i przez następne lata będzie w ciągłej rozbudowie. Na jego terenie i wokół niego pracuje wielu cywilnych robotników. Nie da się zupełnie uniemożliwić kontaktów więźniów z robotnikami. Stojąc teraz przed tłumem osadzonych, Rudolf Hess szuka w myślach sposobu rozwiązania problemu. Tłumacz przekazuje Polakom kolejny komunikat komendanta. Jeśli Wiejowski się nie znajdzie, ukarani zostaną wszyscy więźniowie. Jeżeli ktoś coś wie, ma natychmiast o tym zameldować. Takiemu więźniowi nic nie grozi, przeciwnie, zostanie wynagrodzony. Hess czeka zniecierpliwiony, ale osadzeni milczą. Odwraca się więc do nich tyłem i rozkazuje SS-manom, by wraz z kapo i blokowymi przeszukali wszystkie obozowe pomieszczenia oraz zakamarki. Zniknięcie więźnia to dla niego najgorsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć w tym początkowym okresie tworzenia obozu. Nie chce, by Polacy dostrzegli jakąkolwiek szansę na wydostanie się za druty i ucieczkę przed niemiecką SS-mańską sprawiedliwością. Nie może na to pozwolić. Pozostali muszą więc dostać nauczkę i zapłacić wysoką cenę za ten akt nieposłuszeństwa. Przeszukania w obozie nie przynoszą rezultatu. Tadeusza Wiejowskiego, więźnia numer 220, nie ma na terenie KL Auschwitz. Na poszukiwania zbiega w domach i mieszkaniach Oświęcimia i w jego okolicach rusza kompania wartownicza, a więźniów Hess nakazuje, wobec więźniów Hess nakazuje podjąć działania wychowawcze, tak aby już nigdy nikomu z 1311 stojących na apelu nie przyszło do głowy uciekać. Na egzekutora kary wyznacza Karla Fritzsche. Mijają godziny. Słońce zachodzi za obozowymi blokami, zbliża się zmierzch, potem nastaje zimna noc. Kapo i blokowi na chybił trafił wyciągają ze stojącego na apelu tłumu kolejne ofiary, biją je i wypytują o ucieczkę oraz uciekiniera. Więźniom zaczynają doskwierać chłód, pragnienie, głód. Czują, jak ich ciała słabną, a zdrętwiałe kończyny bolą coraz bardziej. Walczą z bólem, usiłują niezauważalnie zmieniać pozycję.
Balicz, który około północy przejmuje prowadzenie apelu od Fritcha, dodatkowo nakazuje osadzonym trzymać ręce na karku, a dyżurnym zabrania wypuszczania ich do latryny. Wyobraźcie sobie, że stoicie kilka godzin i trzymacie ręce podniesione, osadzone na karku. Jak długo tak wytrzymacie? Spróbujcie. 15 minut, pół godziny, godzinę. To pozwoli wam unaocznić sobie, ile cierpienia musieli znieść więźniowie obozu i znosili wielokrotnie. Wracamy do opowieści. Odór moczu i kału zaczyna unosić się nad tłumem. W środku nocy zmienia się obsada pilnujących esesmanów, ale umęczeni więźniowie stoją dalej, drżąc z wycieńczenia i zimna. Najsłabsi tracą przytomność i upadają. Przed 6 rano pojawiają się oficerowie, którzy zdążyli zaznać snu oraz nowa zmiana strażników. Wzmaga się bicie i pogróżki. Na rozgrzewkę Niemcy zarządzają obozową gimnastykę. O tym sporcie już kiedyś wam opowiadałem. Wyniszczającym sporcie. O katordze. Ale stawianie do pionu coraz bardziej słaniających się ze zmęczenia więźniów zaczyna irytować i męczyć także esesmanów. W obozie pojawia się ponownie komendant. Rusza gwałtownie w kierunku bramy, ale zatrzymuje się na moment i rzuca krótko do podkomendnych. Więźniowie zostają na placu. Fritsch przejmuje ten rozkaz i traktuje jako polecenie prowadzenia dalszych działań dotychczasowymi metodami. Znów zaczyna wyrzucać z siebie przekleństwa i obelgi. Każe osadzonym przysiąść i pozostać w tej pozycji, a esesmanom i kapo dalej ich bić. Ludzie nie są w stanie długo utrzymać się w przysiadzie. Padają na kolana, tracą przytomność, przestają reagować na rozkazy czy uderzenia. Apel trwa 20 godzin. 20 godzin. Ci więźniowie byli po ciężkim dniu pracy, bez jedzenia, stali 20 godzin. Kończy się 7 lipca o godzinie 14 oddelegowaniem więźniów do pracy. Wyobrażacie to sobie? Spróbujcie się wczuć w tę sytuację. Wyobraźcie sobie siebie w takiej sytuacji. Sprawą ucieczki zajmuje się teraz sam Grabner, to szef obozowego gestapo, i zaczyna osobiście przesłuchiwać więźniów. Kiedy w poniedziałek rano, 8 lipca, cywilni elektrycy zatrudnieni przy budowie obozu zjawiają się w pracy, do ich kantorka wchodzą nagle Hess i Grabner ze strażnikami. SS-mani prowadzą 2 zmasakrowanych więźniów. Grabner żąda od nich, by wskazali robotników, z którymi miał kontakt Wiejowski. Wskazują 5. Bolesława Bicza, Emila Kowalowskiego, Stanisława Mrzygłoda, Józefa Muszyńskiego i Józefa Patka. Choć gestapo w trakcie przesłuchania nie przebiera w środkach, mężczyźni długo nie przyznają się, że komukolwiek pomogli w ucieczce z obozu. W końcu jednak ulegają naciskom Grabnera i Hess otrzymuje komplet informacji. Grabner oskarża pięciu robotników cywilnych o współudział w ucieczce Wiejowskiego. SS-mani przeprowadzają rewizję w ich domach. Podczas rewizji znajdują przedmioty świadczące o udzielaniu pomocy więźniom, m.in. niewysłane jeszcze listy pisane przez więźniów do rodzin. Aresztowano też tych więźniów, których nazwiska były umieszczone na kopertach. Po brutalnych przesłuchaniach połączonych z biciem w bunkrze bloku 11 osadzono również tych 11 więźniów oskarżonych o kontakty z robotnikami cywilnymi oraz o pomoc Wiejowskiemu w ucieczce. Tych więźniów 11 wcielono do karnej kompanii. Ten apel jest szczególny z wielu powodów, bo system obozowy dopiero się tworzy, dopiero wprowadza się system kar tak zwanych regulaminowych, chociaż to ironia losu i taki perfidny uśmiech esesmańskiego systemu sprawiedliwości. Więźniowie tego regulaminu nigdy nie poznali, nikt im go nie przedstawił, a kary regulaminowe były wykonywane dowolnie, ale wprowadzono ich. Jedną z tych kar był właśnie karny apel, inną była chłosta, również zastosowana chyba po raz pierwszy w historii obozu właśnie
podczas tego apelu. Jeszcze inną było wcielenie do karnej kompanii i jeszcze inną była kara słupka okrutna, kiedy więźnia wieszano za ręce związane z tyłu na podwyższeniu i błyskawicznie to wyłamywało stawy i powodowało ogromne cierpienie. Ucieczkę Wiejowskiego Hess wykorzystuje do zrobienia porządków i w obozie, i na zewnątrz. Wysyła do inspektora obozów koncentracyjnych w Oranienburgu pismo, w którym podkreśla, że okoliczna ludność jest fanatycznie polska i każdy uciekinier, kiedy tylko uda mu się wydostać za druty obozu, w pierwszej zagrodzie dozna pomocy. Występuje też z wnioskiem o przeprowadzenie akcji prewencyjnej, ale przede wszystkim chce ukarać tych robotników cywilnych i 11 więźniów, którzy mieli kontakt z robotnikami cywilnymi, jak najsrożej. Oczekuje kary śmierci. W dwa tygodnie później Erich von dem Bach-Zalewski, wyższy dowódca SS Policji i SS we Wrocławiu, wizytuje KL Auschwitz. Zapoznaje się z okolicznościami ucieczki Wiejowskiego oraz rzekomej próby włamania do obozu i uwolnienia więźniów. Te historie wymyślili SS-mani, być może obozowe gestapo, po to, aby dostać przyzwolenie zwierzchników na zrobienie porządków. Von dem Bach-Zalewski nakazuje natychmiastowe niemal rozstrzelanie osób cywilnych płci męskiej napotkanych na rozszerzonym i ogrodzonym drutem kolczastym terenie obozu oraz przeprowadzenie akcji oczyszczania całego terenu w promieniu 5 km wokół obozu z podejrzanej, mającej wstręt do pracy hołoty. To jest cytat z oryginalnego pisma. To stało się pretekstem do dalszego wysiedlania ludności. Pod koniec lipca Hess otrzymuje od von dem Bacha-Zalewskiego dwa pisma. Jedno potwierdza ustny nakaz rozstrzelania 5 robotników cywilnych, a drugie nakazuje przygotowanie błyskawicznej akcji wysiedleńczej, używanie broni wobec Polaków przekraczających strefę zakazaną. I tu dzieje się rzecz dziwna, bo SS-mańska sprawiedliwość zaczyna mleć powoli. Nie dochodzi do egzekucji. Egzekucja zostaje wstrzymana, ponieważ ze sprawą chce się zapoznać sam Heinrich Himmler, czyli druga osoba w III Rzeszy, szef SS. Mija kilka miesięcy i po kilku miesiącach przychodzi wyrok od Himmlera. 5 robotników cywilnych zostaje przez niego ocalonych. Himmler nie zgadza się na wykonanie wyroku śmierci, ordynuje inne kary. Robotnicy mają być ukarani 3-krotną chłostą po 25 kijów i 5-letnim pobytem w obozie koncentracyjnym, w ciężkim obozie koncentracyjnym w KL Mauthausen. Kara zostaje wykonana w październiku, również na apelu, żeby wszyscy więźniowie widzieli. Wtedy też uroczyście odczytuje się wyrok śmierci i akt uniewinnienia przez Himmlera. Pokazuje się dobrą twarz SS, które jest w stanie okazać łaskę. Ale ten wyrok 25 kijów, trzykrotny, może oznaczać wyrok śmierci. Karę wykonuje jeden z największych oprawców w Auschwitz, Gerhard Palicz, drągiem o średnicy 4 cm. I nie jest to 25 kijów, tylko jest to o wiele więcej, dlatego że ilość uderzeń mieli liczyć więźniowie po niemiecku. Jeśli pomylili się w tym liczeniu, jeśli popełnili błąd w niemieckim nazewnictwie, zaczynano bić od nowa i liczyć od nowa, więc tych uderzeń było wiele, wiele więcej. Zanim jeszcze opowiem wam o tym, jak potoczyły się losy tych robotników i uciekiniera,
chciałbym wspomnieć o tej brutalnej karze karnego apelu za ucieczkę więźnia, bo jeszcze w 1940 roku takich apeli odbyło się kilka, a ich skutki były o wiele tragiczniejsze, bo odbywały się w warunkach pogodowych bardzo niesprzyjających. 28 października 1940 roku podczas apelu południowego stwierdzono brak jednego więźnia. Oczywiście zarządzono karny apel, więźniowie stali na baczność od południa do godziny 21. 28 października. Ubrani tylko w drelichy, bez płaszczy, swetrów, czapek, butów. Padał deszcz ze śniegiem. Apel odwołano dopiero po odnalezieniu więźnia, który ukrył się przed deszczem na terenie obozu i zmarł w kryjówce. Po apelu zebrano z placu apelowego 120 więźniów zmarłych, omdlałych, chorych. 18 listopada uciekł z obozu Polak Leon Majcher ze Skarżyska Kamiennej i znów odbył się karny apel z podobnym skutkiem. A potem na początku grudnia podczas apelu południowego znów stwierdzono brak jednego więźnia. Później okazało się, że usnął w magazynie. Apel trwał godzinę, więźniom nie wydano obiadu. Z komanda pracującego w magazynach liczącego około 2000 mężczyzn zmarło do wieczoru w wyniku maltretowania przez SS-manów i kapów około 10% więźniów. Trupy zwożono wozami. Więźnia, który zasnął w słomie, zabili kapowie. Wracamy do opowieści o dalszych losach uciekiniera i jego pomocników. Tych 11 więźniów osadzonych w bunkrze za kontakty z robotnikami cywilnymi wcielono do karnej kompanii i też wymierzono im karę chłosty. W październiku, jak już mówiłem, hitlerowcy przewożą byłych elektryków do KL Mauthausen. Pracują tam w kamieniołomach w bardzo ciężkich warunkach. Tę niewolniczą pracę w jednym z najcięższych niemieckich obozów przeżyje tylko Bolesław Bicz. Ale i on nigdy już nie wróci do zdrowia i krótko po wyzwoleniu umrze. Chłosta w Auschwitz kompletnie wyniszcza jego mięśnie, w niektórych miejscach widać nawet kości. O samym Wiejowskim wiadomo tylko tyle, że dociera szczęśliwie do rodzinnych Kołaczyc, gdzie ukrywa się z powodzeniem do jesieni 1941 roku. Wtedy szczęście go opuszcza, schwytany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Jaśle. Po okrutnym śledztwie słyszy wyrok śmierci, zostaje rozstrzelany w jednym z nieczynnych szybów naftowych koło Gorlic. Ja chciałbym jeszcze odwołać się do relacji świadka, bo wydaje mi się ona dość istotna, jeżeli mamy taką możliwość, żeby unaocznić wam, jak wyglądało życie przy obozie, jak wyglądało życie w obozie. W 1961 roku żona Bolesława Bicza, jednego z robotników cywilnych, którzy pomogli Wiejowskiemu w ucieczce, złożyła relację i ja postaram się wam ją przytoczyć. Mąż mój, świętej pamięci Bicz Bolesław, został aresztowany 8 lipca 1940 roku. Mieszkaliśmy wówczas w Oświęcimiu za Sole 43 w pobliżu byłego obozu. Przed okupacją hitlerowską mąż pracował w dyrekcji PKP w Krakowie na stanowisku podreferendarza kontroli dochodów. W czasie okupacji do pracy się nie zgłosił. Okoliczności jednak, w jakich znajdowaliśmy się i warunki domowe, skłoniły męża do przyjęcia pracy jako robotnika fizycznego, elektryka. Przekazano go do prac na terenie byłego obozu. Był to początek zakładania obozu koncentracyjnego. Kiedy zaczęli przybywać do obozu więźniowie, robotnicy cywilni nawiązali z nimi kontakt, dożywiali ich oraz wysyłali korespondencję więźniów do ich rodzin. Dnia 8 lipca 1940 roku, był to poniedziałek, mąż mój, wychodząc rano do pracy, jakoś serdecznie i długo żegnał się ze mną i dziećmi. Trudno mu było odejść od nas. Pamiętam,
że dnia poprzedniego, to jest w niedzielę, był bardzo niespokojny. Chodził nerwowo po mieszkaniu. Powiedział mi wtedy, że jeden z więźniów uciekł z obozu. Ja nie przywiązywałam wagi do tej sprawy, nie przypuszczałam, że mąż mógłby być w nią wmieszany, ponieważ nigdy wcześniej nie wspominał o tym. 8 lipca 1940 roku, widocznie w przewidywaniu tego, co go czeka, pożegnał się z nami. Tego dnia po pracy już do domu nie wrócił. Został w obozie zatrzymany. Po aresztowaniu męża we wszystkich domach na Zasolu przeprowadzili SS-mani bardzo dokładną rewizję. U nas w domu żadnych dowodów udzielania pomocy więźniom nie znaleźli. Pewna, że męża zatrzymano omyłkowo, udałam się na jego odszukanie. Od robotników pracujących z mężem dowiedziałam się, że męża aresztowano i przebywa w obozie. Zabrałam więc jedzenie i bieliznę i udałam się do obozu. W komendanturze przyjął mnie sam Grabner, szef obozowego gestapo. Gdy usłyszał nazwisko Bicz, roześmiał się szyderczo i powiedział: to ten, co chce Polskę odbudować? Bielizny i jedzenia nie odebrał, oświadczając, że mąż ma lepszą od mojej. Odeszłam z płaczem. Straciłam nadzieję, że odzyskam męża. W marcu 1941 roku wysiedlono mnie z dziećmi i starymi rodzicami do Gorlic. Warunki, w jakich żyliśmy, były ciężkie. Z Gorlic wyjechałam do Mościc, do brata męża, a następnie przez zieloną granicę dostałam się do Bolęcina. Tam zamieszkałam u mojego brata Edwarda Broszkiewicza, dyżurnego PKP na stacji Bolęcin. Przy pomocy rodziny żyliśmy z dnia na dzień. Pomagały mi również moje córki, młodociane Anna i Janina. Pracowały w fabryce gumy w Trzebini. Z końcem listopada 1940 roku otrzymałam pierwszy list od męża. List lakoniczny. Jest mi dobrze i jestem zdrowy. Mąż przebywał na bloku 16 w Oświęcimiu, w Auschwitz. Miał numer obozowy 5954. W jednym z listów napisał więcej, więc otrzymałam list z wyciętymi okienkami. Tak działała obozowa cenzura. Listy otrzymywałam aż do stycznia 1945 roku. Z Auschwitz przeniesiono męża do obozu Mauthausen-Gusen. Tam otrzymał numer 1471. W Gusen przebywał już do końca wojny. To jest do oswobodzenia obozu przez Amerykanów w maju 1945 roku. Do domu powrócił 10 lipca 1945 roku. Byliśmy już wówczas w Oświęcimiu. Mąż był cały opuchnięty, ubranie miał zawszone. Gehennę, jaką przeżył, opowiedział nam. Grupa 5 robotników w składzie Kowalowski, Mrzygłód, Muszyński, Patyk i Bicz, czyli mąż opowiadającej, dostarczyła cywilne ubrania więźniowi Tadeuszowi Wiejowskiemu, który z obozu uciekł. Wymienioną grupę aresztowano na skutek denuncjacji jednego z więźniów, studenta pochodzącego z Warszawy. Ten zbity przez SS-manów wydał nazwiska robotników. Po zatrzymaniu robotników nastąpiły brutalne przesłuchania. Zbitych odprowadzono do bunkra, w którym siedzieli cały tydzień bez jedzenia i picia. Osłabieni zbierali językiem wilgoć ze ścian i pili mocz z kibla. Przesłuchiwał ich sam Hess, Grabner i von den Bach-Zalewski. Hess domagał się natychmiastowej kary śmierci. Egzekucja miała się odbyć na rynku w Oświęcimiu, aby fanatycznym Polakom pokazać, co ich czeka, gdy będą pomagać więźniom, bandytom. Skutek dalszego poszukiwania Polaków, którzy pomagali więźniom, sprawa egzekucji odciągała się i wówczas Himmler wydał wyrok skazujący grupę 5 więzionych na 5 lat ciężkich robót oraz 75 kijów. Pozostali elektrycy oskarżeni o udzielanie więźniom jedzenia i papierosów na 3 lata i 25 uderzeń. Podczas bicia Mrzygłód on omdlał zaraz. Mój mąż po 45 uderzeniach zemdlał i odniesiono go do szpitala. Tam walczył ze śmiercią i długo był nieprzytomny. Dzięki opiece więźnia doktora Gąsiorowskiego powoli wracał do zdrowia. Głębokie rany sięgające kości wymieniony lekarz leczył skradzionym spirytusem. Ślady po ranach pozostały. Na prawym pośladku część mięśni odpadła. Pozostały tylko wgłębienia pokryte siną skorupą. Po powrocie do domu mąż odczuwał bóle i nie mógł swobodnie siedzieć. Pamiętam, jak mąż nam opowiadał, że raz podczas inspekcji lekarz niemiecki, nazwiska już nie pamiętam, oglądając gojące się rany,
powiedział do męża, uderzając go po ramieniu. Du hast Glück, dass du lebst. Masz szczęście, że żyjesz. W miesiącu czerwcu 1941 roku ze szpitala przewieziono męża z Auschwitz do Mauthausen. Pracował w kamieniołomach, praca była ciężka, ślady po niezbyt dobrze zagojonych ranach wciąż dokuczały. Podczas pracy bito więźniów. Gdy więzień upadał pod ciężarem, kopano go, bito karabinem i więzień kończył życie przy pracy. Nie dosyć, że więźniowie dźwigali kamienie podczas pracy, to wracając wieczorem do obozu, każdy niósł duży kamień przed sobą po to, by rano z powrotem odnieść go na miejsce pracy. Warunki higieniczne były okropne, wszy były nieodłącznymi towarzyszami więźniów. W miarę zbliżania się frontu los więźniów stale się pogarszał, także na 6 tygodni przed wyzwoleniem nie otrzymywali już normalnego wyżywienia, tylko od przypadku do przypadku. Przed samym wyzwoleniem żywili się roślinami i różnymi korzeniami. Gdy Amerykanie wkroczyli do obozu, mąż był chory, ważył 38 kilo. Na noszach odniesiono go do szpitala w Linzu, gdzie przebywał kilka tygodni. Do domu wrócił 10 lipca. Z przeżyć obozowych męża pamiętam, że raz wracających więźniów z kąpieli zatrzymano, ogłoszono apel, na którym więźniowie stali bez ubrania. Ściekająca po ciele woda zamarzała i u rąk zwisały sople lodu. Po tym apelu znaczna ilość więźniów zmarła na zapalenie płuc. Tyle relacji świadka. Jeśli zainteresował Was ten odcinek, subskrybujcie, polubcie, udostępniajcie, opowiadajcie swoim przyjaciołom i rodzinie, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można wysłuchać prawdziwych ludzkich historii. Do usłyszenia.